Traktoryja była sponsorowana przez następujące firmy. Zapraszamy do ponownej zabawy już za rok. Co oznacza słowo traktor? Słowo to pochodzi od łacińskiego czasownika trachere, co oznacza ciągnąć. I po polsku dlatego na traktor bardzo często mówimy ciągnik. Ciągnik duży z ładowaczem. Ledwo co się mieściłem, ale jestem zadowolony. Ale trzeba powiedzieć, że jednak głowa cała w tym roku. Tak mnie wyrzucił, że dobiłem do dachu. Kilka sekund miałem po prostu nawet i takie odcięcie. Głowa cała, bo se zwolniłem. No, cały czas się uczymy. Także ja mówię, że jeszcze raz jestem zadowolony. No trzeba zadalać. No. Wyleciała szyba, ktoś sobie nabił guza. Chyba w przyszłym roku zaczniemy załatwiać hełmofony. Ja mam ten hełm na głowie, ale z chęcią go oddam komuś, kto nie chce mieć rozwalonej głowy. Pierwsza, najtrudniejsze elementy dla mnie pani Agata Mejza. Hopki, pani Agata, bo trzeba zwolnić, a nie lubię wolno jeździć. Do godziny się okaże, kto będzie na pierwszym, kto będzie na drugim. Każdemu życzę powodzenia i dobrej zabawy przede wszystkim. W jakiej kategorii startujesz? Półmocna. Półmocna, co to oznacza dla tych widzów, którzy się nie znają na silniku? To znaczy, że od 30 do 80 koni mechanicznych. Okej. Okay. Tym traktorem jechałeś? Tak, jechałem tym traktorem. Powiedz o nim kilka słów, co to jest za model? No to jest Ursus C360, ma 52 konie mechaniczne chyba dokładnie. No i mieści się w tej kategorii właśnie. Okay. Ale jest szatanem prędkości, jak widzieliśmy. No, może traktor nie, a tu troszkę trzeba też pomóc. Moi drodzy, no już po traktoryi z nami dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wieprzu, Seweryn, którego pewnie dobrze znacie z tej imprezy. Dzisiaj niesamowita frekwencja. Chyba pogoda też dopisała. Nie tylko pogoda dopisała, ale ludzie potrzebują emocji. W naszej gminie rolniczej tymi emocjami są wyścigi traktorów. Sporo osób nas odwiedza, przyjeżdżają z całej okolicy, po rejestracjach to widać. To jest coś, czego jesteśmy dumni. To największa cykliczna impreza w regionie. W tym roku pierwszy raz wsparcie bezpośrednie powiatu wadowickiego, obecność również starosty wadowickiego. Skąd taka zmiana? No nie wiem, ale jestem zachwycony, że po latach staliśmy się zauważalni, bo wcześniej chyba nas po prostu nie było. Co najbardziej ci, tak, że tak powiem, stresuje cię przed traktorią? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Ja ciągle uważam, że nasza impreza może kiedyś zakończyć się jakimś wypadkiem. Dlatego staramy się te standardy bezpieczeństwa rozbudowywać. Zaczęli jeździć w hełmach uczestnicy, wszyscy muszą mieć kabinę albo przynajmniej taki stelaż. To są maszyny, ale ludzie chcą wygrywać i widać, ile emocji się wiąże z tym. My chcemy stworzyć dobrą zabawę, ale bez żadnych niebezpiecznych konsekwencji. No tutaj widać właśnie po tych zawodnikach, jak z nimi rozmawiamy, że faktycznie oni to traktują jako być albo nie być. Stres jest ogromny, popełniają czasami głupie błędy, wszystko przez to, że są zdenerwowani.
Tak, no, wielki chłop, dwa razy większy ode mnie, mówi, że dzień wcześniej ręce mu się trzęsą, nie może jeść, nie może spać. Naprawdę ludzie to przeżywają, a ten przejazd ma pokazać kunszt. No i to, co mi kiedyś powiedział z uczestników. Panie, jak ja mam przegrać, skoro tutaj jest cała moja rodzina, kiedy tutaj jest pół mojej wsi? No ja po prostu muszę wygrać, więc te emocje i ambicje, boję się, że czasem mogą wyrywać się spod kontroli. My będziemy pilnowali, że trasa nie była za trudna, żeby te traktory nie driftowały. Ja wiem, że publiczność kocha to, ale my pójdziemy w inne przeszkody. Przeszkoda wodna jest cudowna. To między innymi dzięki waszym dronom można zobaczyć, jak to niesamowicie wygląda. Fantastycznie, to jest, chyba powiedziałeś już na temat tego klimatu, jaki tutaj jest. Wszystko, słuchajcie, traktoria to jest chyba najlepsza taka, można powiedzieć, motoryzacyjno-rolnicza impreza w Polsce. No nie jesteśmy ani najstarsi, ani najwięksi, ale u nas jest po prostu wiejsko-czarodziejsko i po to zapraszam wszystkich na imprezę, żeby spróbować naszego jadła, dobrze się pobawić, potańczyć, posłuchać wiejskiej muzyki i stwierdzić, wow, to było wydarzenie. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję.